Ze mną jest Denis Bad Boy Załęcki, witam Cię. Witam serdecznie. Słuchaj, na ostatnią chwilę wskoczyłeś do karty turnieju Gali Gromda 3. Powiedz, czy jesteś przygotowany w ogóle? W 100%. Taki był plan, że wskoczył ostatni. Właśnie o to chodziło chyba. Na Gali Gromda 2 walczyłeś w walce jakby takiej dodatkowej, w superfajcie, która zakończyła się trochę kontrowersyjną decyzją. Powiedz, jak to skomentujesz? Jak skomentujesz ten twój właśnie pojedynek na Gali Gromda 2? To była adrenalina. Myślałem, że lekko przykucnę sobie i zadałem ten ostateczny cios, tak? Sędzia nie przerwał, także dopóki sędzia nie przerywa, to nie przerywamy walki. Jesteś także przyjacielem finalisty jutrzejszej Gali Gromda 3 Tysona. Myślisz, że znokautuje dosyć szybko swojego rywala, czy jak według ciebie będzie przebiegała ta jego jutrzejsza walka? No inaczej się to nie skończy niż przez nokaut, nie? Także myślę, że pierwsza, druga runda maksymalnie i będzie nokaut. Gala Gromda z gali na galę staje się coraz bardziej popularna. Myślisz, że w przyszłości osiągnie taki sukces komercyjny jak na przykład gale KSW, które organizują walki MMA? Myślę, że nawet lepiej. Ludzie kręcą walki na gołe pięści teraz w Polsce. Jak długie masz doświadczenie w walkach na gołe pięści? Od podstawówki, od szkoły. No. Od dziecka, nie? Od dziecka trenuję sporty walki, od tego roku życia. Także czy to ring, czy ulica, także nie robi różnicy.